Witamy Was w kolejnym odcinku Akademii KME. Dzisiaj pokażemy i opowiemy, jak produkowane są reduktory. Pierwszym krokiem w procesie produkcji reduktora jest wykonanie korpusu. Bezpośrednio schuty aluminium dostarczane są 4-metrowe walce o średnicy 121 mm. Zdecydowaliśmy się na wykonywanie reduktorów z pełnego aluminium, ponieważ tylko takie rozwiązanie zapewnia najlepsze właściwości termiczne. Walce tniemy na półmetrowe odcinki. Każdy taki odcinek trafia najpierw na tokarkę, gdzie zostaje wstępnie przetoczony, aby można było go umieścić w nowoczesnej, czteroosiowej frezarce sterowanej numerycznie, na której zostanie poddany obróbce obwodowej. Najpierw maszyna wykona dwie płaszczyzny boczne korpusu, a następnie, zmieniając automatycznie narzędzia, będzie kolejno wierciła i gwintowała otwory. Niektóre otwory rozwierci na większą średnicę i wyfrezuje rowki pod oringi. Precyzja wykonania ma tutaj kluczowe znaczenie dla szczelności reduktora. Przez te otwory będzie podczas eksploatacji samochodu przepływał gaz i płyn chłodzący. Na jednym walcu wykonujemy od 8 do 12 korpusów, w zależności, który model reduktora aktualnie produkujemy. Obrobione obwodowo walce trafiają z powrotem pod piłę i zostają pocięte na pojedyncze sztuki. Teraz przyszła już pora, aby precyzyjnie wyfrezować labirynty kanałów. Trzyosiowa frezarka CNC obrabia jednorazowo 12 korpusów. Na sześciu z nich wykonuje stronę wodną, a na pozostałych sześciu drąży stronę gazową. Gotowe korpusy zostają poddane procesowi anodowania, aby scalić powierzchnię aluminium, zamknąć mikropory i zabezpieczyć przed utlenieniem oraz nadać barwę. Ostatnim procesem produkcji korpusu jest jego oznakowanie. Laserowo nanosi się nazwę, np. Na Fox 8 i numer homologacyjny. Tuż przed montażem drukarka i głowa znakuje indywidualnie każdy korpus, nanosząc numer seryjny i datę produkcji. Na alfanumerycznych tokarkach marki Citizen wykonywane są mosiężne elementy reduktora, takie jak głowica zaworu iglicowego, krótce gazowe, zawór bezpieczeństwa i inne drobne elementy. Metodą wysokociśnieniowego odlewania aluminium wykonane są pokrywki: wodna i gazowa. Na nowoczesnej wtryskarce sterowanej komputerowo wykonujemy kolanka wodne ze specjalnych tworzyw technicznych. Ze specjalnej gumy wykonane są membrany reduktora oraz dwa rodzaje o ringów. Do zmontowania reduktora potrzebujemy jeszcze czterech śrub i sprężynę odpychającą membranę. Wszystkie komponenty od zewnętrznych dostawców poddajemy szczegółowej kontroli. Ostateczny montaż odbywa się na linii, gdzie postępowo uzbrajany jest reduktor we wszystkie elementy niezbędne do jego poprawnego działania. Na specjalnym urządzeniu testowym technik sprawdza szczelność, zakresy działania i zawór bezpieczeństwa. Gotowy reduktor zostaje zapakowany do pudełka wraz z dodatkowym osprzętem potrzebnym przy montażu w samochodzie. Od początku swego istnienia pracownicy KME wyprodukowali przeszło milion sztuk reduktorów.